Dyspłazja oskrzelowo-płucna BPD jest chorobą, która występuje u wcześniaków lub noworodków, którzy mieli problemy z oddychaniem i wymagali wentylacji mechanicznej oraz tlenoterapii. Oto więcej informacji na temat BPD. Opis: oskrzelowo-płucna jest chorobą występującą u noworodków urodzonych przedwcześnie z ekstremalnie małą i bardzo małą masą ciała. Jej nasilenie w okresie noworodkowym może być różne. CEO decyduje o postępowaniu leczniczym stosowanym w trakcie hospitalizacji pourodzeniowej oraz w późniejszym okresie życia. Przyczyny BPD jest spowodowana uszkodzeniem płuc związanym z długotrwałym podawaniem tlenu oraz wentylacją mechaniczną. Te zabiegi są konieczne, aby wspomóc funkcjonowanie płuc ówcześniaków lub noworodków z zaburzeniami oddychania, ale jednocześnie mogą powodować uszkodzenie pęcherzyków płucnych. Objawy Najczęstszym objawem BPD jest trudność w oddychaniu, objawiająca się przyspieszonym oddechem, silnicą, wysiłkowym oddychaniem i kaszlem. Mogą pojawić się również inne objawy, takie jak duszność, brak energii i niedobór apetytu. Diagnostyka: BPD diagnozuje się na podstawie historii choroby, wyników badań fizykalnych i wyników badań obrazowych, takich jak radiografia klatki piersiowej i USG-Serca. Leczenie. Leczenie BPD opiera się na łagodzeniu objawów oraz zapobieganiu dalszemu uszkodzeniu płuc. W tym celu stosuje się leki przeciwzapalne, tlenek azotu, kofeinę, a także terapię oddychania. Często wymagane są także hospitalizacje oraz rehabilitacja. Rokowanie: Wiele dzieci z BPD wraca do zdrowia w ciągu pierwszych dwóch lat życia, ale u niektórych choroba może prowadzić do trudności z oddychaniem przez dłuższy czas. W przypadku poważniejszych przypadków BPD rokowanie może być złe, a choroba może prowadzić do poważnych powikłań, takich jak niewydolność oddechowa i niewydolność serca. Dlatego tak ważne jest wczesne wykrycie i leczenie tej choroby.